Dzień Zadusznych to dla wszelkich muzyków najlepszy czas do artystycznych wspomnień, czyli muzycznych zaduszek. Jaworznicki M-Band po raz 12 zaprosił na takowe zaduszki. 2 listopada na scenie Atelier Kultury Klub Relax wespół z tym bandem muzykowali wokaliści Anna Surma i Kamil Franczak. Koncert zatytułowano Tribute Glenn Miller. Nie bez powodu dokonano takiego wyboru. Miller uchodził za doskonałego puzonistę, był słynnym muzykiem, kompozytorem i założycielem światowej sławy Glenn Miller Orchestra. Orkiestra Millera ma wśród amerykańskich muzyków najwięcej przebojów plasowanych na pierwszych miejscach list przebojów w Stanach Zjednoczonych. Repertuar więc do wyboru, do koloru, o muzyce świetnie brzmiącej i tekstach niebanalnych. W moim wykonaniu na pewno muszę zaznaczyć, że będzie przepiękna ballada Moonlight Serenade. I to jest przepiękny utwór o miłości, melancholijny, sensualny. Tak go zamierzam zaśpiewać właśnie dzisiaj. No, to jest utwór, który właściwie głównie Helen Burger, czyli żona Glenna Millera, wyniosła na światło dzienne. Kilka bardzo energetycznych utworów wykonam dzisiaj z repertuaru Glenna Millera. Będzie to m.in. Chattanooga Choo Choo, czyli historia pewnej podróży pociągiem do Chattanoogi. Bardzo ciekawy repertuar, nietypowy dla mnie, ale myślę, że zaduszki jazzowe co roku powoli już zaczynają być dla mnie takim eksperymentem jazzowym, na który Marek Malisz mnie wypuszcza, zawsze będąc pewnym, że to się uda. Ja nigdy nie jestem pewien, tak więc dzisiaj zobaczymy, czy ten eksperyment w tym roku również się uda. Zdaje się, że Miller jest artystą, którego śmierć budzi do dzisiaj wiele przypuszczeń, bo na dobrą sprawę nie wiadomo, jak do niej doszło. Oficjalnie podawano, że zginął nad kanałem La Manche, lecąc z Londynu do Paryża. Pojawiły się też pogłoski o śmierci artysty w angielskim szpitalu. Nie wiadomo, dlaczego podejrzewano, że został zamordowany z powodu nielegalnych transakcji lub jako niemiecki szpieg. W te ostatnie przyczyny nie wierzymy, wszak to był bardzo kulturalny człowiek. Jest jeszcze jeden powód, ale ten wyjątkowo kontrowersyjny. Nawet nie śmiemy go przytaczać. Is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, try.